Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie samorządowym. Spotykam się dzisiaj przed 44. sesją Rady Miejskiej Leszna z radnymi Rady Miejskiej Leszna. Jest z nami Adriana Machowiak z Koalicji Obywatelskiej, Kazimierz Jęcz z Prawa i Sprawiedliwości oraz Michał Skrzypczak z PL18. Witam Państwa radnych. Dzień dobry. Dzień dobry. 44. sesja Rady Miejskiej już jutro. Zacznie się o godzinie 13. W programie jest 16 uchwał, 16 projektów uchwał, w tym ta mówiąca o podniesieniu podatków, to takie uchwały, których mieszkańcy Leszna niestety nie lubią, no bo podatki zawsze biją mieszkańców po kieszeni. Urząd Miasta wyliczył, że dzięki tej podwyżce podatków do budżetu miasta wpłynie ponad 1 600 000 zł. Jak obliczaliśmy te kwoty, to wzrost jest od kilku do kilkunastu groszy, z wyjątkiem budynków lub ich części, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, bo tutaj wzrost nastąpi o złotówkę i 17 groszy, czyli znowu przedsiębiorcy będą płacili więcej. Proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko poszczególnych klubów i Państwa radnych w kwestii podniesienia podatków. Może zacznijmy od Adriany Machowiak. Bardzo proszę. No, nie wiem, jakie jest stanowisko klubu, bo dzisiaj mamy spotkanie klubowe, ale myślę, że większość radnych będzie przeciw. Podnosimy te podatki już trzeci rok z rzędu. No, jest to 1 600 000, szukamy dochodów, zgadza się. Ale no jak sama pani redaktor powiedziała, najwięcej znowuż dostają przedsiębiorcy. No przy 100 metrach kwadratowych może to nie jest dużo, ale niektórzy mają dużo większe metry kwadratowe powierzchni, którą zajmują. I to nie jest tak, że to się nie przekłada na mieszkańców, bo każda podwyżka, którą otrzymuje przedsiębiorca, to podnosi o to towary, no bo gdzieś musi sobie też zrekompensować swoje koszty. Więc to, że na 1 m² na mieszkańca będzie 4 grosze, a na grunty będzie 5 groszy, to nie jest koniec dla mieszkańców. Poza tym, jeśli jesteśmy obecnie, cały czas w czasie pandemicznym. Wiemy, ile jest zachorowań dziennie. Nie wiemy, co wymyśli rząd. Czy mam nadzieję, że lockdownów więcej nie będzie, bo to myślę, że już gospodarkę totalnie by zabiło. Ale jakieś obostrzenia chyba powinny jednak być wprowadzone. I znowuż najwięcej dostaną przedsiębiorcy. Więc ja uważam, że kompletnie to nie jest czas. Mogliśmy sobie naprawdę w tym roku już podarować. I będę głosowała przeciw. Czyli pani jest przeciwna. Pan Kazimierz Jęcz, proszę o pana stanowisko w tej sprawie. Tak. Jaka będzie ostateczna decyzja naszego klubu? Mamy dzisiaj również spotkanie o godzinie 17 i nie wiem, jaką podejmiemy ostateczną decyzję. Z jednej strony ministerstwo tutaj osiągnięcie dochodu w wysokości 2 354 000 zł, a proponowane przez prezydenta naszego miasta stawki podatku od nieruchomości to wzrost kwoty 1624. Do końca nas to nie przekonuje. 1 600 000. Tak 1 600 000, panie radny, przepraszam, wejdę w słowo, panie radny. 1 600 000, 1 600 000, tak? 1 624 000 i 665 zł. Dokładnie. A jak pan będzie głosował? Proszę panią, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie decyzja klubu, że się wstrzymujemy, to będziemy się wszyscy wstrzymywać od podjęcia. Czyli oznacza to, że będziecie mieli dyscyplinę klubową? Tak, będziemy mieli dyscyplinę klubową w tym temacie. Pan radny Michał Skrzypczak, proszę pana stanowisko. No cóż, pewnie fajnie by zabrzmiało, gdybym też powiedział o tym, że nie chcemy żadnych podwyżek robić, tak? Natomiast no oczywiście jako klub PL18 wspieramy działania prezydenta i oczywiście musimy zadbać o ten budżet. I tutaj należy podkreślić taką jedną faktycznie bardzo ważną rzecz, która tutaj się już troszeczkę pojawiła, że ta podwyżka jest, zysk dla budżetu miasta to jest 1 600 000
24 bodajże tysiące złotych, natomiast gdyby zastosować te stawki maksymalne, które są możliwe i na przykład jak Poznań zastosował też stawki maksymalne i myślę, że wiele miast takie stosuje, to wówczas byśmy mogli do tego budżetu z tych podatków zebrać 4 miliony złotych, ale robimy tylko i wyłącznie tą niewielką korektę. To jest średnio około 4,1%. No, a przypomnę, że chociażby inflacja podana za październik rok do roku, no ona wynosi już też 6,8%, więc z jednej strony mamy większe wydatki budżetowe, no i niestety, ale no też trzeba zadbać o to, żeby dochody do tego budżetu również były. Także nie są to oczywiście głosowania, które się lubi, no ale niestety trzeba być odpowiedzialnym za ten budżet i klub PL18 będzie głosował za. Na tej samej sesji będziecie także głosować nad podwyższeniem pensji prezydenta Leszna. Ja tylko przypomnę, że pensje samorządowców i parlamentarzystów zostały obniżone 1 lipca 2018 roku. To było pokłosie tej słynnej afery z ekstra wynagrodzeniami i premiami dla członków rządu. Pamiętamy wystąpienie Beaty Szydło, kiedy krzyczała z trybuny sejmowej, że te pieniądze się im po prostu należały i przypomnijmy tylko telewidzom, że właściwie samorządowcy rykoszetem oberwali, można powiedzieć, również po kieszeni i pensje samorządowców zostały obniżone. Teraz ma to wrócić do normy, bo chyba jak tutaj wszyscy siedzimy, zgadzamy się, że pensja prezydenta w wysokości 10 tysięcy brutto no jest chyba nieadekwatna do odpowiedzialności, jaką sprawuje. Tym bardziej, jeśli porówna się ją z pensjami na przykład prezesów spółek miejskich. W tej kwestii, jakie będzie stanowisko pan Kazimierz Jęcz, proszę powiedzieć, co z pensją prezydenta, czy wzrośnie do ponad 18 tysięcy, czy tego chcecie? Ja powiem tak, że do dnia 21 listopada 2018 wynagrodzenie prezydenta miasta Leszna wyniosło brutto 12 362 zł. W związku ze zmianą przepisów uchwałą Rady Miejskiej wynagrodzenie prezydenta Leszna zostało obniżone. Niestety zostało obniżone i wynosi na dzień dzisiejszy dokładnie 10 940. Również uważamy, że to jest pensja nieadekwatna, chociażby do pensji, jakie otrzymują prezesi spółek miejskich miasta Leszna. W związku z tym zgadzamy się całkowicie z podwyżką. To nie jest 100% podwyżka, 90% i będziemy głosować za podwyższeniem pensji pana prezydenta miasta Leszna. Pani Adriana Machowiak. Z moich orientacji klubowych wynika, że wszyscy będziemy za. Uważam, że te 18 700 brutto dla prezydenta się należy. Ja tylko uważam, że ustawa jest źle skonstruowana i być może się obrażą na mnie wszyscy burmistrzowie i wójtowie, ale tak szczerze mówiąc, to no, gmina, która ma 20 tysięcy mieszkańców, ma 20 tysięcy brutto, a miasta, które mają po 800 tysięcy, jak na przykład Poznań, nie mają nawet tej najwyższej 20-tysięcznej kwoty brutto. Więc no tu chyba jest coś nie tak. Uważam, że to powinno być odliczone od mieszkańców. Oczywiście ja wiem, że odpowiedzialność jest niby taka sama, ale w takich małych gminach jest dużo mniej inwestycji, aniżeli w mieście i są mniejsze budżety, aniżeli w miastach, więc no ja uważam, że ta ustawa powinna być zmodyfikowana, ale oczywiście za podwyżką dla prezydenta będę głosowała za. Pan Michał Skrzypczak, to pytanie to już formalność pewnie. To pytanie to już formalność. Cieszę się, że tutaj jest zgoda, no bo istotnie jak tutaj wszyscy zauważamy, ta pensja pana prezydenta była no, naprawdę bardzo niska w stosunku do odpowiedzialności, jaką pan prezydent ponosi, więc tutaj i też tylko chciałbym wskazać, że znowuż tutaj nie jest ta maksymalna stawka, która jest możliwa, prawda, czyli ponad te 20 tysięcy złotych, które faktycznie, jak koleżanka Adriana Machowiak zauważyła, w wielu gminach te maksymalne stawki również są uchwalane i to w miastach nawet mniejszych.
Także tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak tylko potwierdzić, że oczywiście PL18 będzie głosował za tą podwyżkę. Kolejna uchwała podwyższająca wynagrodzenia to ta mówiąca o podwyższeniu waszych diet. Ja tylko może powiem, bo właściwie o tym się w przestrzeni publicznej nie dyskutuje, ile radni zarabiają, tak? Czy to są jakieś wielkie kokosy, czy po prostu są to średnie wynagrodzenia za to, że sprawujecie mandat radnego, to po pierwsze, a po drugie za to, że uczestniczycie w komisjach i obradach sesji. Powiem tylko, że kwota bazowa wynosi 1789 zł i wy macie po tej uchwale, jeżeli ją przyjmiecie, dostawać 65% tej kwoty, czyli 1162 zł dokładnie. Tyle tylko, że tutaj nasuwa się pytanie, wróćmy do początku programu, czy te podwyżki, nad którymi będziecie głosować, w zestawieniu z podwyżkami podatków dla mieszkańców w czasie jednej sesji, Czy to jest fortunne rozwiązanie? Jakie jest stanowisko Państwa w tej sprawie? Pan Kazimierz Jęcz, bardzo proszę. Bardzo rzeczywiście potwierdzam to, co Pani powiedziała. Niefortunne nałożenie się tych dwóch uchwał. W związku z tym nasz klub podejmie decyzję o wstrzymaniu się. Czyli PiS wstrzymuje się od głosu. Pan Michał Skrzypczak, PL18. Tak, na temat oczywiście bardzo trudny, bo przyznam szczerze, że sam również mam tutaj wiele dylematów, ponieważ to jest takie głosowanie we własnej sprawie i to jest bardzo trudne, prawda? No z jednej strony mówimy o tym, że pan przewodniczący tam wyliczał, ile to kilkanaście lat temu, prawda, te stawki zostały ustalane. Z drugiej strony oczywiście mamy te podwyżki inne i być może ta kwota, która w tej chwili jest wystarczająca, bo przecież to nie chodzi o to, że to jest jakaś podstawa wynagrodzenia do życia, prawda, ale jednak to są jednak też dodatkowe jakieś pieniądze, które mają służyć do sprawowania tej swojej funkcji radnego, a więc to jest, nie jest wynagrodzeniem, tylko właśnie dietą, prawda, która ma pokryć te koszty. Więc tutaj, my w klubie mamy tutaj, bym powiedział, też taką dosyć głęboką analizę, dyskusję na ten temat i powiem szczerze, że w tej chwili nasze stanowisko nie zostało jeszcze ustalone. Będziemy dalej nad tym dyskutować, ponieważ widzimy tych wiele różnych sytuacji, które jakby powodują, że z jednej strony zmieniła się podstawa prawna, więc w zasadzie i tak powinniśmy w pewnym sensie pewną uchwałę w tym temacie przyjąć. Natomiast w kwestii samej podwyżki oczywiście ona nie jest jakby zobowiązaniem, tak, dla nas. No i ten element wydaje mi się, że to i faktycznie być może, jeśli chodzi o przepisy prawa, powinno troszeczkę to inaczej wyglądać. Być może ktoś jednak, nie wiem, czy strona rządowa, czy inna powinna ustalić jakieś zasady ustalania właśnie takich diet, bo co do prezydenta to się zgadzamy, rady jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o samych radnych, tak samo jak i posłów, być może faktycznie powinno zostać wypracowane w skali kraju jakieś przeliczniki właśnie, które by były, prawda, automatem, tak? Jeżeli by się zmieniła ta kwota bazowa, to wtedy ewentualnie te wszystkie inne wynagrodzenia, to znaczy diety radnych i posłów by się jakby automatycznie zmieniały, czyli urealniały się do jakiejś wielkości, która wstępnie by została ustalona. Także tutaj nasze stanowisko na razie nie istnieje, dyskutujemy nadal nad tym i w jaki sposób będziemy głosować, jeszcze nie mogę powiedzieć. A pan jak będzie głosował, panie radny? Chciałbym to też zachować dla siebie. Czyli musimy poczekać jeszcze. Do jutra. Do jutra. Ja tylko dodam, że jeśli ta uchwała wejdzie w życie, to ta dieta z tytułu sprawowania mandatu wzrośnie około 250-260 zł miesięcznie dla każdego radnego. Pani Adriana Machowiak, jak pani zagłosuje w sprawie diet radnych? Ja zagłosuję przeciw.
bo... A jak czy ma Pani wiedzę, jak Pani klub, jak koledzy z klubu? Ja się rozwinę. Po pierwsze, jesteśmy w trudnej sytuacji budżetowej i powinniśmy o sobie myśleć jako ostatni. Myślę, że w tych widełkach, które mówi ustawa, się na razie mieścimy. Faktem jest, że to nie jest tak, teraz mamy 800 ponad tam podstawy, ale plus za sesję 70, plus za, przepraszam, za komisję 70, za sesję 100. Więc no, to są takie dodatki. No, faktem jest, tak jak tutaj Michał wspomniał, że to nie jest nasze główne źródło dochodu, bo naszym źródłem dochodu są wynagrodzenia lub tam emerytury czy inne jakieś składowe. Ale no ja się nie zgadzam z tymi podwyżkami. Poza tym uważam, że to jest tylko i wyłącznie pokłosie tego, że podwyżki sobie dali posłowie i żeby zamknąć usta samorządowcom, trzeba było po prostu dla nas sporządzić jakiekolwiek rozporządzenie i tyle w temacie. Nikt by o nas w ogóle wcześniej nie pomyślał. Wiem, że w innych miastach mają kwoty bazowe, na podstawie których w ogóle nie ustalają sobie diet, tylko ona idzie z automatu, więc nie muszą głosować we własnej sprawie, co też słusznie zauważył Michał. Także tu podwyższamy i szukamy 1 600 000 dla mieszkańców, a tutaj miesięcznie na 23 radnych o 200 czy 250 zł więcej. Więc pomnóżmy sobie to. Ja osobiście zmieniłabym regulamin wynagradzania radnych, nie dotować za to, że przychodzą na komisję lub sesję, tylko odejmować, jak ich tam nie ma. I wtedy może też by były inaczej to wszystko liczone i może by było większe zaangażowanie niektórych. Przykro mi tak twierdzić, ale niestety tak jest. Z drugiej strony, jak będzie głosował klub? W tej sprawie chyba jesteśmy podzieleni i do końca nie wiem. Wiem osobiście, że ja będę głosowała przeciw. Czyli rzeczywiście to będzie duża niewiadoma. Będziemy musieli poczekać do jutra, do godziny 13, kiedy rozpocznie się sesja. A na koniec programu chciałabym jeszcze zapytać o coś, co dotyka nas wszystkich. Wprawdzie nie ma tego w projektach uchwał 44. sesji Rady Miejskiej Leszna, ale wszyscy wiemy i widzimy, co dzieje się w sprawie pandemii. Codziennie ponad 20 tysięcy nowych zachorowań i zdarzyła się taka sprawa, że radni wojewódzcy z Komisji Zdrowia rekomendowali taki projekt, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwróci się do premiera i do ministra zdrowia o wprowadzenie obowiązku szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 oraz o rozważenie możliwości ograniczenia dostępu do usług innych niż pierwszej potrzeby dla osób niezaszczepionych. Czyli mówiąc wprost, obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID i pewnie korzystanie z paszportu covidowego, bo jakieś ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Powiedzcie mi, czy coś takiego planujecie w Radzie Miejskiej? Czy będziecie się w jakiś sposób zajmowali tą niepokojącą sytuacją, kiedy wokoło kraje się zamykają, są obostrzenia, a w Polsce nic właściwie się nie dzieje w tej sprawie? Pan Michał Skrzypczak? To znaczy, można oczywiście ten temat podjąć i myślę, że nawet byłoby warto, bo oczywiście jeżeli takie stanowiska będą płynęły z różnych stron i gmin, rad miasta, no to oczywiście jest to pewna jakaś tam presja, która działa zazwyczaj. I tutaj, czyli jakby zastanowienie się nad tym, podjęcie tego tematu, jak najbardziej uważam za słuszne. Natomiast jeśli chodzi o ewentualnie jakby moje spojrzenie też na ten temat, to powiem tak, no oczywiście nie jestem za tym, żeby to obowiązkowo te szczepienia wprowadzić, bo to się zawsze jakoś źle też faktycznie kojarzy i tutaj mamy zupełnie nową sytuację, nie mówmy o tych szczepieniach, które mamy dla dzieci, które są przez dziesiątki lat stosowane, wypracowane i tam są zupełnie jakby inna motywacja do tego, że one są obowiązkowe. Natomiast ale kiedyś, panie radny, ale kiedyś też był początek. Też kiedyś wprowadzono je obowiązkowo. Tak, ale to myślę, że no przynajmniej ja mam na ten moment takie akurat zdanie. Natomiast jestem oczywiście zwolennikiem pewnych restrykcji, które by powodowały chęć zaszczepienia się, bo przecież chyba nie musimy tutaj się przekonywać
wzajemnie, że statystyki są jednoznaczne, tak? No, chyba nikt nie podważy tych statystyk, że nie mówimy o tym, że wprost może chroni jakby przed zakażeniem, ale na pewno zdecydowanie mniej ludzi trafia do szpitala, czyli to jest około 80% niezaszczepionych, jak ostatnio dane były podawane. Następnie o wiele, wiele jeszcze znowuż mniej trafia do pod respirator, tak? No i na końcu te zgony nieszczęsne, prawda, które niestety z niechlubną naszą liderem jesteśmy na niechlubnej liście, prawda, i to te rzeczy, czyli te najbardziej tragiczne sytuacje, czyli zgony i przebywanie już w szpitalu, no jest niestety no, zdecydowana większość tych niezaszczepionych, więc tutaj według mnie zastanawianie się nad tym, co zrobić, można, ale one powinno być ukierunkowane ściśle, wyłącznie, prawda, po to, żeby ludzi zachęcić do tego szczepienia, tak, no bo tutaj innego w zasadzie wyjścia nie ma i no pytanie, w jaki sposób to zrobić. Oczywiście paszporty covidowe są, no zostały gdzieś tam wymyślone w Europie, one mają swoją tutaj moc i wiele krajów stosuje te paszporty covidowe, jeśli chodzi o wstęp do wielu różnych pomieszczeń, tak, instytucji, zwłaszcza tych rozrywkowych, które przecież nie są konieczne, no to myślę, że można by było w tym kierunku podążyć. Także jestem przeciw obowiązkowym szczepieniom, ale za tym, żeby stosować obostrzenia, które spowodują zaszczepienie większej ilości osób. Paszporty covidowe rzeczywiście w Polsce nie mają żadnej mocy, a ludzie jednak się szczepić nie chcą, tak jakby nie słyszeli, kto zapełnia szpitale, bo to w większości ludzie niezaszczepieni i mówią to lekarze z różnych szpitali, to nie są jakieś wyssane z palca sprawy, ale poparte faktami. Panie radny, zwracam się do Kazimierza Jęcza, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Ja tu całkowicie zgadzam się z kolegą radnym Michałem. Mam tutaj dane z wczoraj na przykład. 20 576 osób zakażonych, 51 zmarło. To samo mówi za siebie. I proszę Państwa, ze swej strony, ja jestem zaszczepiony podwójną dawką. Również będę zaszczepiony tą trzecią dawką i to już w niedługim czasie. I proponuję wszystkim, którzy ewentualnie nas słuchają, aby się zaszczepili, bo konsekwencje są później takie, że ci, którzy nie są zaszczepieni, bardzo wcześnie tą chorobę mogą złapać, COVID-19, a to później jest problem z zdrowiem tych osób, problem z walką ze śmiercią. Także jestem całkowicie za zaszczepieniem pozostałych osób, które się dotychczas nie zaszczepiły. Zgadzam się, że na dzień dzisiejszy nie jest to obowiązkowe szczepienie, ale powinniśmy sobie zdawać sprawę z tragedii, jaka może nas dotknąć. Dziękuję. Pani Adriana Machowiak? Ja w sumie popieram stanowisko czy uchwałę sejmiku. Temat trudny rzeczywiście, ale naprawdę jesteśmy już 2 lata z COVID-em i szczerze mówiąc, dopóki nie będzie jak najwięcej osób zaszczepionych, to będziemy borykać się dalej. Jak wiemy doskonale, przyszedł już następny jakiś zmutowany afrykański rodzaj, więc no zabezpieczajmy się. Naprawdę, szanowni państwo, ja byłam na początku też sceptyczna. Mówię, ojeju, to tak jak z grypą, będę musiała się znowu szczepić nie wiadomo ile razy i tak dalej, ale mając w domu starszą mamę, musiałam swego czasu też biegać dość często po szpitalach, stwierdziłam jednak i jeżdżę pociągiem codziennie do pracy, choć czasem mam też możliwość pracy zdalnej, ale no stwierdziłam, że no muszę się zabezpieczyć w jakimś stopniu i rzeczywiście nie żałuję, nic mi po tym nie jest. Tu rząd chyba nawet chce wprowadzić jakby ten fundusz taki rekompensacyjny, jakby się komuś coś stało po szczepieniu, tak? Czyli jakieś tam by miał inne, oczywiście nie chodzi o zachorowanie na COVID, ale jakieś tam powikłania. Ale
No może i to też jest jakiś pomysł. W każdym bądź razie myślę, że duża promocja powinna być nie tylko plakatowa, ale naprawdę dużo rozmów, konferencji, dużo jakichś innych spotkań, można to robić online i rozmawiania na ten temat, no bo myślę, że jednak te szczepienia, no, jak same wskaźniki pokazują, no jednak ta zachorowalność jest mniejsza, a jeśli już się zachoruje, to lżej się to przechodzi, a no widzimy, co się dzieje, po 400, po 300 zgonów mamy dziennie, no i to są bardzo niepokojące sytuacje i dane, a niestety są one wśród osób niezaszczepionych. Więc tak, uważam, paszporty jak najbardziej powinny być stosowane. My nie musimy chodzić do restauracji, do kin. Nie chcesz się szczepić? Trudno, no zrób tylko obowiązkowe zakupy, ale no daj też żyć innym, tak? A no tak to wygląda. Oczywiście korzystanie z paszportów covidowych nie leży w Państwa gestii, ale chodzi tutaj o taką zwykłą solidarność społeczną, solidaryzm społeczny i odpowiedzialność. Dlatego pytam, czy będziecie w jakiś sposób Wy jako radni i prezydent Leszna, czy będziecie w jakiś sposób apelować o szczepienia po prostu wobec tego, co się w tej chwili dzieje? Czy przewidujecie, nie wiem, jakąś uchwałę intencyjną do mieszkańców? No nie mam pojęcia, w jaki sposób można by było to zrobić, ale czy coś takiego jest w planach? Znaczy szczerze z tego, co ja wiem, to chyba nie ma, ale być może powinniśmy się spotkać z prezydentem wspólnie i rozważyć ewentualnie taką ewentualność. Oczywiście mówię z pozostałymi klubami również, usiąść przy stole i porozmawiać, czy taką uchwałę intencyjną chcielibyśmy wprowadzić. No, w każdym razie ja zachęcam, szczepmy się, maseczki, dezynfekcja, mimo wszystko. To nie są dobre czasy. Pan Michał Stypczak również zachęca do szczepień. Tak, również oczywiście zachęcam do szczepień i tutaj tak jak na samym początku mojej poprzedniej wypowiedzi, no też jakby potwierdzam, że warto ten temat podjąć i być może faktycznie w jakiś sposób jako Rada Miejska faktycznie wesprzeć te szczepienia. Także no też będę starał się ten temat wywołać, abyśmy jako radni być może właśnie, nie wiem właśnie jakby to miało wyglądać, ale myślę, że to jest chyba też bardzo ciekawy pomysł, aby również się w tą akcję włączyć jako radni, aby w jakiś sposób dać temu wyraz. Kończymy nasz program. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję radnym za udział w wirtualnym studio w tym programie. Przypomnę, że 44. sesja Rady Miejskiej Leszna już jutro, 30 listopada, początek o godzinie 13. Przypominam, że można ją śledzić na żywo na esesja.tv i oczywiście przypominam, że następnego dnia będzie ona retransmitowana w telewizji Leszno, a więc będzie można dokładnie sprawdzić, jak zachowywali się radni podczas głosowań. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania sesji, bo tam zapadają decyzje dotyczące naszego miasta, wszystkich jego mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za przybycie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.